zabiorę was na kawę do lasu. Z tego względu, że dużo moich znajomych pyta się mnie, Wojtek, po cholerę ty chodzisz do lasu? Jak to będzie? Żeby się tam kawy napić. Możesz kawy się napić w domu? Wszyscy się pytają, dziwią się, co w tej kawie jest takiego. I zawsze im odpowiadam to samo, że... A piłeś kiedyś kawę w lesie? No nie. A ja piję często. Czego to człowiek nie zrobi, żeby się kawy napić? Przejdzie kilometry, byle w domu chyba nie siedzi. Ła, kamyczek. Niby droga w lesie. I tak jest pełno kamieni wszędzie. No więc tak, kawa gotowa, hamak wisi, można sobie pomyśleć, posiedzieć. Gorąca, tak więc.
może opowiem coś o sobie. Od kilkunastu miesięcy wybieram się na wycieczki do lasu, że tak to powiem. Nie jest to ani bushcraft, bardziej bym powiedział turystyka leśna. Mam kolegę, mojego towarzysza wypraw. Byliśmy już w kilku miejscach różnych, na początku gdzieś tutaj w okolicy tych lasów. Jesteśmy aktualnie nad lasami, przepraszam, w lesie nad Jeziorem Starogrodzkim. Nawet dokładnie nie wiem, jakie to jest nadleśnictwo. Spaliśmy troszeczkę bardziej na południe stąd. Było całkiem spoko. Raz było trochę zimno, byliśmy teraz na majówkę i w nocy było 4 stopnie i nie do końca mieliśmy śpiwory dostosowane do tej temperatury, więc rano było rzeźko, gdzieś koło 4-5. Zacząłem się interesować takimi wycieczkami przez YouTube'a. Tak naprawdę już kilkanaście lat temu zawsze coś myślałem, żeby iść sobie na biwak do lasu, survival zrobić. Się okazało, survival to nie jest pod żadnym kątem, pod żadnym pozorem, bo jak idziemy, bardziej taki brzuszkraft, mamy kupę jedzenia zawsze z sobą. Ostatnio bazujemy na amerykańskich racjach żywnościowych, które są całkiem spoko, polecam. Jeżeli ktoś może sobie kupić, to jest coś fajnego. O, chyba ktoś chrust zbiera. Było słychać jakieś samochody i słychać ludzi, ale to nic. Niczym to mi nie przeszkadza. Półki nie podchodzą. Jak to się mówi, najgorsze co może spotkać w lesie, to człowieka, z którym się nie umawiałeś w tym miejscu. No, moja przygoda zaczęła się po obejrzeniu kilku filmików na YouTubie. Postanowiłem kupić najtańszy hamak, jaki znalazłem z moskitierą na Allegro. Najtańszy tarp i plecak, który mam gdzieś z sobą. I karimatę dmuchaną, bo jeszcze nie wiedziałem, z czym to się je i była tak ciężka, że ledwo ją zataszczyłem do tego lasu. Ogólnie mój plecak wyglądał jak takie winogrono, bo ma 45 litrów, a chyba miałem z sobą z 60. I nie było to fajne, bo ledwo to doniosłem. Plecak jest dostosowany do 45 litrów, a tak się wrzynał w plecy. Nie było to dobre, także nie polecam przeładowywać plecaka. Nie uwieszać jakieś mole, coś tam, jakiś kubek, butelkę czy coś. Karimatę można sobie wziąć, powiesić, ale nie to, co my mieliśmy wtedy. Hamak. Po lekkich modyfikacjach, no służy mi do dziś. Wymieniłem całe zawieszenie, dodałem cięciwę, która służy jako wspornik, że tak powiem, do moskitiery. Daje radę. Lekko się rozciąga, ale myślę, że to nic. Ładnie można się w nim wyspać. Polecam. Zawsze długo śpię w hamaku, obojętnie o której bym się nie położył, i tak śpię te 10 godzin w hamaku. Nie wiem, od czego to zależy, ale nigdzie się tak nie wysypiam jak w hamaku. Ostatnio mieliśmy fajną sytuację. Byliśmy nad Zalewem Koronowskim i spałem się w hamaku, była chyba godzina 10. Mój kolega Andrzej już tam coś tam oporządzał w naszym mini obozie. Nagle słyszę trzeci głos, znaczy trzeci, drugi, obcego człowieka, na zasadzie tej, że siema, jest Jacek. I jaki Jacek? A, bo widziałem na grupie Bushcraft Treśni Ludzie, że Jacek wstawiał zdjęcie mostu, a jechałem na rowerze
i postanowiłem się przywitać. To nie, my nie wiemy, o co chodzi. Faktycznie sprawdziliśmy na grupie, gdzieś 200-300 metrów na drugim końcu półwyspu był jakiś Jacek z synem. Pozdrawiam serdecznie. I koleś z nami pogadał chyba przez pół godziny, może trochę krócej, i pojechał sobie dalej. Zanim udało nam się skontaktować z Jackiem, to oczywiście już byliśmy w domu. Dopiero późnym popołudniem dojechaliśmy do domu. Internet, wszystkie wiadomości poprzechodziły. Także jeszcze raz pozdrawiam kolesia, który nas znalazł w środku lasu. Pozdrawiam też Jacka i jego syna. Tak, jeździmy tutaj sobie w Kujawsku Pomorskim, okolice Chełmna, może trochę Bydgoszczy. Jakieś zalewy, korona, sklepienie, osie i tak dalej, które polecam. Nie polecam żółtego szlaku od tlenia, bo jest zawalony od maja. Przekonaliśmy się boleśnie o tym w lipcu. Masa powalonych drzew i szlaki nie do przejścia. No niestety. Z każdej strony próbowaliśmy zaatakować ten szlak. No nie dało się niestety. No i tyle. W planach są może jakieś izery. Może w przyszłym roku. Może jeszcze w tym, chociaż już zimno, urlopu nie ma. No. I to by było chyba na tyle. Do zobaczenia.